Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Wiadomo, że A i B są takimi zdarzeniami losowymi zawartymi w przestrzeni omega, że prawdopodobieństwo zdarzenia A wynosi 0,7, a prawdopodobieństwo zdarzenia B wynosi 0,6 i prawdopodobieństwo sumy zdarzeń wynosi 0,8. Oblicz prawdopodobieństwo iloczynu zdarzeń. W tym zadaniu musimy skorzystać ze wzoru na prawdopodobieństwo sumy zdarzeń. Czyli zobaczmy, w tablicy znajdziemy, że prawdopodobieństwo sumy zdarzeń, czyli A suma B, to jest prawdopodobieństwo zdarzenia A, dodać prawdopodobieństwo zdarzenia B, odjąć prawdopodobieństwo iloczynu zdarzeń. Taki wzór mamy w tablicy. No i zobaczmy, prawdopodobieństwo sumy zdarzeń jest podane, bo to jest 0,8. Prawdopodobieństwo zdarzenia A też jest podane, bo to jest 0,7. Prawdopodobieństwo zdarzenia B też jest podane, bo to jest 0,6. No i to jest nasza niewiadoma, czy niech to będzie jakiś x. Czyli mamy, że 0,8 to się równa 0,7 plus 0,6 to jest 1,3 odjąć x. To proponuję tak, x przerzucić na lewą stronę, 0,8 przerzucić na prawą stronę. Czyli z lewej strony mam x, a z prawej strony będę miał 1,3 odjąć 0,8, co daje nam 0,5 i to jest odpowiedź, czyli prawdopodobieństwo iloczynu zdarzeń to jest 0,5, czyli 0,5.